Hej, cześć, witajcie w 27 odcinku mega kampanii Bałkanami. No i tak, wracamy do króla Vuka, który ma już 78 lat i zapewne niedługo umrze. Mamy już wszystkie perki, a nawet 4 perki na plus byśmy mieli, gdyby nie to, że nie możemy mieć ich więcej. O, skończył nam się sojusz z wielkimi Morawami. I Baturaj, nasz wasal, paskudny, uciekł nam z więzienia, on nas nienawidzi. Ale w tym momencie jest straszliwie słaby. Aha, no tak, nie no. Jak już uciekają, to wszyscy przecież. Zapomniałem, że mamy zrobione kraty w zamku z plastiku, albo jeszcze lepiej z trzciny, ale nie cukrowej, takiej zwykłej. I kurde, wychodzą sobie jak chcą. O, i zarządcy nie mamy. Okej, niech będzie to dukak. Zobaczmy, ile nam prowincji zostało do przekonwertowania. 4. O, mam za dużo tych zameczków. Ja mam ilu synów? Mam jednego czy dwóch? Chyba jednego, kurde, ja mam 6 córek. Ale dobra, zostawię sobie te 9 zamków. Nie muszę ich teraz oddawać, co mamy? Ktoś zrobił sobie roszczenia do księstwa Chorwacji. Ale nie wiem kto. Jakiś tam rywal nam zmarł, ale to też był chyba nikt totalny. O! Tak, za rok Vuk niestety umrze. Coś około i zobaczymy, jak to królestwo pójdzie dalej, do przodu. Będzie trzeba ponowić nasze sojusze, bo ta Chorwacja i ten Epir to w sumie troszeczkę żyją na nasz kredyt. Bo tu są takie behemoty jak Anatolikon czy Tesalonia, które mają po 50 tysięcy żołnierzy. Jakby to one zechciały, to mogłyby ten Epir sprzątnąć. Tak samo ta Transylwania mogłaby zechcieć ponownie podbić Chorwację. A nie chcemy, żeby nasza dynastia traciła terytoria. Więc nie zamierzam na to zezwolić. Zobaczmy, jak tam nasze zameczki. A, mogę coś tu rozbudowywać. Okazuje się, że mam jeszcze gdzie złoto wydawać przez chwilkę. O, co to jest? Aha, tutaj Epir przyszedł z pomocą. A, jest wojna domowa w naszym państwie. I Epir się w nią wepchał. Ale z drugiej strony Epir jest też z naszej dynastii i to jest walka dynastyczna. Głównie. Chociaż nie, to nie jest nasza dynastia. Tak teraz patrzę, to Dalmacja jest z tej dynastii do Magojewiczów. I mi się wydaje, że... A nie, dobra, nie. Wysoki jest zupełnie innym rodem. 80 lat żył król Vuk. I na tron wstąpił właśnie król Dukak, który lat ma 40 przy objęciu tronu. Mamy już następcę, który jest całkiem utalentowanym budowniczym fortuny. I do tego jest bardzo przystojny. No i został wyedukowany w jakiejś tam minimalnej wojskowości na naszym tronie. Widzę, że tu już małżeństwo powstało. I widzę, że sztuczna inteligencja to wybiera najlepsze małżeństwa. To jest coś, czego nie lubię. Że czasami, jak mój syn, powiedzmy jak gram królem Dukakiem, mam sobie syna księcia Nicole, mamy dwie córki, jedna z nich jest gigantem, śmieszne, a druga w sumie nie ma żadnych cech, to nie jest aż tak źle jeszcze. Ale tak, mamy też drugiego syna, księcia Osmana, który ma lat 9. On jest edukowany w wojskowości. Dynastię osmańską założy. W sumie już z tego powodu żartowałem. Ale znajdźmy mu nauczyciela. Właśnie, Dukak jest władcą wojskowym. No nie. Ja chciałem pochillować i dopiero w Europie Universalis zacząć podbijać całą tą Jugosławię. Ale być może nadszedł czas. Chociaż zobaczmy jego cechy. On jest wybaczający, ufny i do tego towarzyski. Ale za to praktycznie cała jego edukacja i całe jego życie to były wojny. Dobra, ale tak. Zacznijmy od wzięcia Bega Simeona na kanclerza. Księcia Dukaka, naszego kuzyna, na marszałka. On jest z tej, z Dukli. A, dobra, z Dukli. Następnie na zarządcę weźmiemy Diordię III. O, co to jest? Mógłbym poprosić o terytorium de jure. Aha, czyli mogę wysłać do Ohridu naszego zarządcę i wtedy Epir przekaże nam tą prowincję. To jest czasami możliwe. A żeby to było możliwe, musisz mieć tytuł de jure, czyli taki jak ja mam to księstwo Bułgarii. Musi być jedna prowincja, która jest poza twoim państwem. Albo w twoim państwie, ale posiada ją jakiś wasal. Ale to wtedy ty musisz być innym wasalem tego samego władcy, tak jakby, więc... No ale ewentualnie taki Epir. Tylko, że ten Epir musi nas bardzo lubić, żeby to w ogóle było możliwe. W sensie, jakbym go teraz obraził czy coś, to opcja by zniknęła. Więc tak, to jest całkiem zabawne i czasami się to pojawia. No i został nam mistrz szpiegów. Niech będzie książę Stefan na to miejsce. 11 miesięcy jeszcze konwertowania. Weźmy tutaj domenę, menedżujmy.
żeby mieć te 10 prowincji. Ja nie wiem, skąd ja mam te 10 prowincji. Chyba odziedziczyłem tutaj coś. Jest szansa, że Dukak rządził wcześniej jakąś prowincją i tego nie zauważyłem. Przed Welsbadem. Albo czymś tam innym, może tym. Nie mam pojęcia. Tak, on chyba Welsbad miał. Ja musiałem mu tą prowincję przypadkowo nadać. A dobra, teraz rozumiem, czemu on swojemu synowi żonę znalazł taką słabą. Bo po prostu jak on był hrabią, to miał gorsze wybory. Nawet jeżeli był z mojej dynastii. Będziemy romansowali. A bo to widzę, że nasz władca próbował zromansować jakąś tam Hanim, żonę kogoś, kurde. Bardzo fajnie. Nie wiem, czy to jest postać, która chciałaby robić takie rzeczy. Wydaje mi się, że nie za bardzo. Chociaż on w sumie swojej żony nie lubi. I to bardzo nie lubi. A żona mu została wybrana przez jego ojca, więc w sumie ma to trochę sensu. Właśnie, ścieżka życia, autorytet. Jeszcze możemy zostać zarządcą wojskowym. Fajnie. Możemy poprosić o złoto naszą głowę religii, czyli patriarchę głównego. Ale nie interesuje mnie to. Ale trzeba książki pozmieniać, bo tutaj mamy wojskową książkę, a tu mamy leczniczą. Wymienimy ją sobie na następną wojskową książkę i teraz będziemy zyskiwali naprawdę niesamowicie dużo tego experience'a. 60 miesięcznie, bazowo jest 25, kurde. Bardzo dobre bonusy. Tutaj nam się nic nie psuje. Nie, w miarę jest okej z naszymi artefaktami. Wiemy, kto chciał Mudrę zabić. I to nasza żona, what the fuck. Co ona ma do Mudry? Czyżby ona była naszą kochanką? Nie, my mamy tylko przyjaciół. I tego Osmana, którego edukujemy. O, Beksawa zaprasza nas na ucztę, przybądźmy. Władca jest towarzyski zawsze na ucztę. Będzie miał ochotę przybyć. Dyskutowaliśmy o strategii z Begiem Sawą i on się trochę na nas wkurzył, bo się z nami nie zgadza. O Boże, on jest sodomitą. Najgorzej. A jeszcze mamy z Hanim Lalą rozmowę. Fajnie. Moglibyśmy odebrać jakieś miasto zakonowi. Mamy dwa miasta. A dobra, chyba wiem, czemu ten pierwszy straciliśmy zakon, bo zapewne on dostał miasto gdzieś tutaj, swoje główne, w Bułgarii. I w momencie, kiedy Bułgaria się od nas oddzieliła, to ona odziedziczyła wtedy patronat. O czym napiszemy? Do naszej przyszłej może kochanki. O wybaczaniu. Tak, ona jest wybaczająca, to powinno do niej bardzo dobrze trafić. No, spodobała jej się ta poezja. Fajnie. Dobra, wyślijmy patriarchę Dimitara do następnej prowincji. Do Niszu. Niestety on nie jest zbyt dobry. Ktoś się dostał do komnaty Hanim Mirosławy i moglibyśmy jej spróbować pomóc i mieć nadzieję na to, że będzie z nas dumna. Spróbujmy. Nasz władca jest bardzo wojskowy. Tak, ktoś chciał ją, kurde, zabić. No, udało nam się zromansować Mirosławę. No, Epir nieźle się wzmocnił w sumie. No, Chorwacja jest dalej dosyć słaba. Liczymy na to, że nikt ich nie zaatakuje. A jak ich ktoś zaatakuje, to wtedy dołączymy. Potencjalnie teraz będziemy chcieli w Bułgarię zaatakować. Ale nie możemy księstw, a przynajmniej roszczeń sobie kupywać niestety, bo nie jesteśmy już władcą naukowym, więc będzie trzeba wysłać patriarchę. O Boże, on konwertuje jedną prowincję 11 lat. W 12 miesięcy robi roszczenia. Więc spróbujmy, może się uda roszczenie na całe księstwo zrobić i tutaj troszeczkę popodbijać. I liczyć na to, że się później nie zbuntują nasi wasale, jak następny władca przykładowo odziedziczy. Bo akurat teraz nasze państwo jest całkiem stabilne. Czemu Dukak przestał być moim zarządcą? Nie mam pojęcia. On jest ambitny. No właśnie, ale niektórzy... Czekajcie. Baturaj nas uwielbia. On nienawidził poprzedniego władcy, bo ten władca odebrał mu całą Duklię i Chwosno. I on też jest militarnym geniuszem. O, Osman staje się sprawiedliwy, zajebiście. A nas bardzo lubi, bo jest naszym przyjacielem, okej. Bardzo ciekawe, że akurat następca Wuka zaprzyjaźnił się z jego najgorszym wrogiem. No jednym z kilku jego najgorszych wrogów. O, jeszcze udało się Dukakowi stworzyć przyjaźń z wielkim wodzem z Filipopolis. Moglibyśmy patriarchę poprosić o roszczenie, ale nie chcemy tego robić. Czy moglibyśmy zrobić sojusz? Chyba nie. Nie zaoferuję mu też wasalizacji. A Bułgaria jest katolicka, więc nie mogę poprosić patriarchy o roszczenia, bo patriarcha tak jakby nie ma jurysdykcji nad krajami, które nie są tej religii. O!
udało się naszej dynastii podbić tych tutaj Arpadów paskudnych, a raczej zwasalizować, bo oni dalej tu są, i stworzyli na nowo Królestwo Krymu i jeszcze przyjęli kulturę polską. No nie, co jest, co się dzieje na tej mega kampanii? Czemu ci władcy wszyscy polscy są? O kurde, jak się nasz władca zestresował na uczcie, ale od razu ten stres stracił. Najwyraźniej żona mu tam coś nagadała, a on tej żony no, nie lubi za bardzo. Ona ma tragiczną reputację, jest paranoiczna całkowicie. O! On ma tak niskie umiejętności, a udało mu się zrobić roszczenie do całego księstwa. W tym momencie powinienem być w stanie zająć całą Bułgarię, no właśnie. Wypowiedzmy więc wojnę i zdobądźmy te terytoria. To tylko 2000, a nie, dobra, tam ma resztę armii. Już myślałem, mogę nawet armię podzielić na dwie części. On będzie serio ofensywne ruchy wykonywał, kiedy mu się to zupełnie nie opłaca. A zresztą pobiegł sobie gdzieś, dobra, chodźmy okupować jego prowincję. Właśnie, ja sobie przypomniałem, że przecież te prowincje bułgarskie to one są dosyć tragicznie biedne, więc tutaj trzeba nowych miast nabudować. Mamy złota naprawdę bardzo dużo, nie chcemy go marnować w naszym skarbcu, w końcu nasz władca jakoś chciwy bardzo nie jest. O, strategiczny impas, dobra, weźmy sobie coś tam. Więc ważne, żeby tutaj trochę tego wydać, żeby ciągle się coś ulepszało. O, jeszcze spokojny się Osman zrobił. Czy to znaczy, że nie będzie dynastii osmańskiej? Bo akurat Serbię to żeśmy bardzo mocno rozbudowali. Teraz ona jest bogata, fajna i zajebista. A Bułgaria jest turbo biedna z jakiegoś powodu mi niezbyt zrozumiałego. No, widzę, że nasz syn i następca, książę Nikola, miał romans z naszą żoną. No dobra, do naszego następcy nic nie mamy, ale zekspozujemy to, co zrobił. O Boże, incest. Minus 20 opinion dostanie. O, będzie śmiesznie, może będą jakieś gigabunty. A nasz władca jest wybaczający, więc chyba nie będziemy chcieli naszej żony uwięzić. Tylko zwyczajnie poprosimy o rozwód i znajdziemy sobie nową żonę. A właściwie to nie będziemy musieli szukać, bo spróbujemy się ożenić z... A nie, że nasza kochanka ma już kurde męża, no właśnie, to jest problem. No dobra, no to nie będziemy mieli żony. Po prostu będziemy mieli tylko tą kochankę. I weźmy sobie tutaj... Może temu Osmanowi powinienem nadać jakąś prowincję? Chociaż on z drugiej strony i tak całą tu Bułgarię odziedziczy. A skoro on i tak całe to księstwo Bułgarii odziedziczy, to można mu przedwcześnie w wieku 13 lat nadać już jakiś tytuł. Powiedzmy to hrabstwo. On sobie żony nie będzie raczej szukał. O kurde, księżniczkę z Imperium Franki jako za żonę możemy mu wybrać. Zróbmy to. Będziemy mieli z Frankią sojusz. Ona zapewne wezwie nas od razu do wojny, bo mamy tą wojnę o niepodległość, którą Frankia na szczęście wygrywa. O Boże, ja to przegrywam bitwę, kiedy mam dwukrotną przewagę. Co jest, kurde? Chociaż czy można to nazwać przegraną bitwą, kiedy on stracił więcej niż ja? Wiem na pewno, że tracę zasoby, ale... Po prostu nie chce mi się odnawiać tej armii w tym momencie, bo jest naprawdę nieciekawe. Więc co zrobimy, to przejdziemy, szybko siege'ujemy jakiś fort i spróbujemy uzyskać tyle warscore, ile się tylko da, zanim stracimy dużo armii. O, Bolesława weźmy na dyplomatę i Wuka na zarządcę, bo nam znowu jakieś wasale poumierali niestety. 90% już mam. Będzie możliwość zasaultowania? Nie będzie, po prostu normalnie zrobimy oblężenie, no i tak. Bułgaria pokonana, armię odwołajmy. W razie czego za 5 miesięcy wezwiemy na nowo, jeżeli Frankia będzie tego wymagała. Która sobie w sumie w tym momencie już prawie poradziła z tym buntem. Więc tak, księstwo Moezji trzeba komuś nadać. Dobra, znalazłem kogoś, kto może to odziedziczyć. Jest to Toktamysz Ali. Ja mam to księstwo Moezji? Mam, dobra, więc nadajmy mu księstwo Moezji. Staliśmy się w ogóle świętym wojownikiem, a to ciekawe. Dobra, potrzebujemy nowego kanclerza. Bolesław niech będzie i nowy zarządca. O, właśnie. Frankia zwyciężyła nareszcie. Wojna trwała chyba 10 lat, albo i inny bardzo długi okres czasu, ale z jakiegoś magicznego powodu udało im się i w tym momencie są w stanie utrzymać naprawdę ogromne terytoria. O, mamy wyzwanie od księcia Adalharda z Filipopolis. Dobra. Zaakceptujmy grę w tabule. I nasz władca jakby do tego podszedł. W nauce jesteśmy najlepsi, więc chyba
w naukę. O! O kurde, udało nam się. Może jeszcze zagramy kiedyś w przyszłości. Aha, wkurzył się trochę na nas za to, że przegrał, ale cóż, dalej nas bardzo lubi. Książę z Filipopolis. Całkiem kurde spokojnie i prosperują te państwa w Bałkanach. Nie ma już takich głupich wojen. Te 150 lat temu to był rozlew krwi i ciągłe wojny pomiędzy tymi państwami. A w tym momencie jest całkiem masno. Chorwacja jest w stanie pokoju, Transylwania jest w stanie pokoju, Wołoszczyzna jest w stanie pokoju, Filipopolis, Tesalonika! Tesalonika zjednoczyła się z Nikeą ponownie i teraz biedni anatolijscy Turkowie są pod kontrolą Greków paskudnych. Wiem, wy tam pewnie wolicie Greków niż Turków, ale ja nie cierpię w Crusadersach Greków, bo w sumie każda kultura, która zaczyna jako jedna z najpotężniejszych i każde państwo, które jest jednym z najpotężniejszych na starcie już, to jest takie, którego ja będę nie cierpił. Odpalmy na maksa. I mamy teraz możliwość świętowania innych kultur. O kurde. Ujeju, ale to jest potężne. A przy okazji nasz władca towarzyski raczej ma powód, żeby to zrobić. O, Osman został wyedukowany na udanego taktyka, ale niestety już w tym momencie wycofał się z życia publicznego i zwykle przesiaduje sam. On jest tak tchórzliwy, ale za to sprawiedliwy i spokojny. No i niestety stał się też pijakiem. A, i bardzo dobrze umie walczyć. Chociaż nie umie bardzo dobrze walczyć. Przez to, że jest tchórzem pijanym, no to będzie walczył dużo gorzej, pomimo tego, że został wyedukowany, żeby umiał walczyć mieczem. Niestety więc. Ale tak, więc będziemy na pewno chcieli świętować inne kultury. Jako, że właśnie sułtan Dukak jest ufny i towarzyski. I dzięki temu tutaj wiele tych prowincji będzie teraz rosło fantastycznie, szybciej. Jest to bardzo potężna decyzja. Nigdy nie wiedziałem, że to jest takie OP. Co prawda to nie działa na naszą główną kulturę, więc to jest dobre tylko dla państw, które są takie multikulti, a takie jest trudniej utrzymać w kupie, żeby się nie rozpadły. O, Artuk jest tak naprawdę naszym synem. Z dynastii Ottoman, nie! Wiedziałem, że powstanie dynastia Osmanów. Ale dynastia Osmanów, miejmy nadzieję, nie przejmie tronu w naszym państwie. To byłoby bardzo śmieszne. A to jest ród, dobra, tak patrzę, jak to 42 członków żyjących, zapomniałem, tak naprawdę jest 640. A, to dlatego, że jest 60 różnych rodów. Zobaczmy sobie, czy są jakieś wymarłe rody? Przynajmniej z tych starszych? Founding date. A tak, z tych takich najstarszych to wiele z nich jest już totalnie wymarłych. Gzi ma 72 członków, to jest jakieś takie muzułmańskie państwo tam wokół teraz tego morza. Tutaj, no nawet nie wokół morza, to ma, ta dynastia ma 70 członków, czy raczej ten ród. A, żona naszego następcy zmarła, wykrwawiła się na śmierć. W sumie ona była chora na jakąś genetyczną chorobę, która powodowała, że ona dużo więcej krwawiła. Więc no, tego było się spodziewać. Znajdźmy mu nową żonę. Być może też księżniczkę, chociaż z tego, z cesarstwa Franki. A może sojusz z Batuchanami, ale Batuchani są tam na stepach, to tak średnio. O, z Chorwacją, właśnie. Co już z Chorwacją ponownie? O, jeszcze przybył Atabek Baturaj oddać nam hołd. To jest masna wiadomość. Nasze królestwo jest bardzo spokojne, bardzo obecnie stabilne. Liczymy na to, że nie rozpoczną się jakieś gigawojny domowe jakoś bardzo niedługo. A właśnie, czy ja Filipopolis mogę zwasalizować? Nie, nie mogę. On jest trochę za silny, żeby się zgodził na wasalizację. O, ale za to Epir również chce sojusz. Niech będzie. O, możemy poprawić nasz miecz. Miecz sułtana Turgrula. Tak, tutaj Jojsztowie rządzą. Zobaczmy, jak tam inne terytoria niemieckie. A tak, rządzimy też w tym księstwie. Jojszta Trier. Właśnie ja nie jestem w stanie zwiększyć autorytetu korony do 69 roku. Ciekawe. Może mój władca za mało rządzi na tym tronie Królestwa Jojszta. Mogę wynegocjować sojusze z Osmanem. O kurde! Dukak stał się otyły. Niefajnie. No, zobaczmy, relikty nam się chyba psują. Ta. Nasz piękny dzban. Nie chcielibyśmy chyba, żeby nasz piękny dzban podzielił los zwykłego dzbanu, który się zdążył zepsuć. O! Ha! Dobra, to jest chyba pierwszy raz, kiedy mogę tą decyzję zrobić, bo nie jest to w sumie takie trudne. Szczególnie jeżeli się wie, jak to się robi. Żeby
nasza dynastia rządziła 10 tytułami o przynajmniej wagi królestwa. Czyli tak, Joiszta rządzi przynajmniej 10 królestwami w tym momencie. Oj tak, staniemy się naprawdę legendarną dynastią, tak jak Habsburgowie. Wciśniemy się wszędzie, gdzie się tylko da. O, jeszcze, kurde, Dukak zachorował. Ale tak, nigdy tego nie zrobiłem, bo nigdy mi się nie chciało zrobić run pod wsadzanie mojej dynastii wszędzie, gdzie się dało. Wolałem sobie podbić samemu, personalnie, 10 królestw na przykład. No, o, leczenie się udało. Dukak powinien wyzdrowieć i czuje się okej, chociaż ta otyłość też mu troszeczkę pogarsza zdrowie, ale nie jakoś bardzo. A chyba jest władca za leniwy, żeby zacząć się odchudzać. O, i wyzdrowiliśmy, fantastycznie. No, jedna z naszych córek właśnie została wyedukowana wojskowo, co najzabawniejsze, ciekawe. O, jeszcze z księciem Franki możemy kolejny mariaż wykonać. Niech będzie. Zacieśnimy nasze relacje z cesarstwem Franki, które jest mega potężne. Zresztą kto by się spodziewał, oni zajmują takie terytorium geograficzne na mapie, że dziwne by było, gdyby nie byli potężni. Chociaż z drugiej strony my mamy 10 razy mniejsze państwo, a mamy 75 tysięcy, więc coś to jednak mówi o tej Franki, ale wiadomo, to są nieefektywności związane z wasalami. Feudalizm tak właśnie zabawnie działa. A jako, że feudalizm już niedługo będzie się powolutku kończył i w Europce i w następnych latach już będzie tego feudalizmu dużo mniej, a państwa będą się centralizowały, no to taka Frankia będzie się stawała silniejsza potencjalnie znacznie szybciej niż właśnie nasze państwo. A kiedy będziemy mogli nową tradycję dodać? W sumie nie wiem, bo jeszcze tych Castle Keepersów nawet nie zrobiliśmy. Jeszcze 2 lata muszą minąć, żeby to zostało wprowadzone. Innowacje już patrzyłem, dawno mieliśmy wszystkie. Ciekawe, czy jakakolwiek kultura tutaj w okolicy nie ma tak Awarowie. Chorwaci mają wszystko. To mnie interesuje. Słowacy powinni mieć... Nie mają wszystkiego. No właśnie. Nasza kultura poprzez bliskość Grekom i tutaj Włochom, którzy najwcześniej wszystko opracowali, spowodowała, że my też w miarę wszystko opracowaliśmy, w każdą tą technologię. No Madziarzy na przykład są całą erę do tyłu. Rusochazarzy są też całą erę do tyłu, niemalże. Czesi mają wszystko. Franko-Baskowie mają wszystko, a Holendrzy? Holendrzy też mają wszystko. Duńczycy są pół ery do tyłu, mniej więcej. Anatolicy, Turkowie powinni mieć absolutnie wszystko. No właśnie. Ale Tesalonika, jak widzicie, tutaj taki zaczątek Bizancjum odbudowała. Ciekawe. Jeszcze tylko, powiedzmy, jakaś wojna, zdobycie Hellasu, potencjalnie podbój Anatolikonu, może kawałka Pontu i byliby w stanie odtworzyć Cesarstwo Bizantyjskie. I wtedy byliby moim naturalnym, potężnym rywalem. Zresztą mam pewne wrażenie, że to się stanie. Oni tu mają prymogeniturę, więc w tym momencie Nikea, Kreta i Tesalonika raczej się nie podzielą na mniejsze królestwa. O, możemy sobie szacha, raczej całe szachy w sumie wziąć, nie wiem, kupić, niech będzie. Ale nie mamy tego wyekwipowanego, co to daje? Wojskowość, prestiż i więcej lifestyle'u. Wiecie co, to jest lepsze niż mój piękny dzban, więc sorry piękny dzbanie, ale zapomnimy teraz o tobie i zapewne się zepsujesz. Ale tak, raczej jest mała szansa, że ta Tesalonika nie zacznie jednoczyć Bizancjum dalej. Tylko że w tym momencie Anatolikon i Pont są całkiem potężne, więc nie byłoby im to aż tak łatwo zdobyć. Chociaż akurat Pont byliby w stanie pokonać. A dobra, ja się zastanawiałem, co to za dynastia. Okazuje się, że moja dynastia przejęła władzę nad Gruzją. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale nie dość, że zdobyliśmy władzę nad tym państwem, które wcześniej było z dynastii ormiańskiej, to jeszcze nad Gruzją, która nie jest nawet armeńska już w kulturze i też jest naszej dynastii. To jest powalone, jak bardzo wszędzie się ta dynastia wciska. Tutaj oczywiście na Chorwację czy na Epir to ja ich wrzuciłem samemu. Ale to, że oni się wpychają na jakieś przypadkowe trony tutaj wokoło, to jest naprawdę zabawne. O, mamy następny perk, saperów bierzemy. Czy będzie jakaś wojna? Nie wiem, czy będzie w sumie. Bo jedyne państwo, które tak na serio chciałbym podbić, to Filipopolis, ale... A, Filipopolis już nie ma tam naszego przyjaciela, więc może jest czas, żeby właśnie ich zaatakować. O, mamy tradycję posiadaczy zamków. I dzięki temu stare Targowice mają poziom A, 31. Może musi miesiąc minąć? Siennika ma 31, no... Czemu? Przecież to powinno nam boostować poziom zamku, prawda?
A Defender Advantage, a nie Fort Level, okej. Okay. Czyli to powoduje, że tutaj bym się lepiej bronił na tych pozycjach w bitwie. Kurde, no myślałem, że będzie więcej tego. A zobaczmy, czy jestem w stanie teraz zestabilizować tradycję? Nie, do 1414 muszę czekać. Czyli ósmą tradycję zdążymy wprowadzić jeszcze, ale to będzie sam koniec gry już, jak to zrobimy. Ale tak, pora wysłać patriarchę do robienia roszczenia na Filipopolis i będziemy mieli potężne, naprawdę mega potężne bałkańskie państwo. A później spróbujemy wrzucić poziom korony na wyższy i zobaczymy, czy się zbuntują nasi wasale wtedy, bo obecnie nas bardzo lubią, ale jak będziemy mieli trochę więcej tych nielojalnych wasali, bo po pierwsze będzie ich więcej, po drugie będą z innych potencjalnie kultur, ale to nie wiem. Czy tutaj będą Bułgarowie albo Burgasani, czy może jednak nadam Bałkanara jakiegoś. Być może będziemy mieli kogoś z naszej dynastii, kto ma roszczenia do naszego tronu. No, ten to ma roszczenia akurat do Chorwacji, co zabawne. Ale ci wasale mają wiele roszczeń nawzajem do siebie, szczególnie, że większość z nich jest z tej samej dynastii. To powoduje, że mogą tu jakieś wojny wewnętrzne powstać, fantastyczne, wielkie. O! Dobra. Kompania prawosławnego zakonu chce od nas kolejne miasto wynająć, fajnie. Oni już mają naprawdę dużo wynajętych. Kurde, ta kompania istnieje chyba naprawdę niedługo. A już się stała jednym z silniejszych zakonów. Najsilniejsi są obecnie rycerze pierwszego patriarchatu. Na drugim miejscu mamy, jak to się nazywało, jeźdźcy świętego Jerzego, no właśnie. Później mamy zakon świętej Maryi Dziewicy, no i ostatecznie na czwartym miejscu jest nasza kompania prawosławna. Później mamy kompanię prawosławną, tylko z innego hrabstwa. A czekaj, my mamy dwa zakony, które są tak jakby nasze, pod naszym patronatem. Co oznacza, że moglibyśmy w razie wojny jakiejś świętej wezwać ich obu za darmo. Ale to, żeby to się stało, musiałby jakiś tutaj dżihad powstać. O, mówiłem o tym, że się Imperium Muzułmańskie na nowo w 100% zjednoczy. Dosłownie nie ma tutaj w Arabii ani w Mezopotamii żadnego państwa, które byłoby niepodległe. O, i jeszcze oni wypowiedzieli wojnę. O kurde, inwazja na Persję. Ale w sensie, jak to na Persję? Nie wiem, jak to na Persję. W sensie, że oni podbiją chyba całych Jalmatidów. Niestety. Mógłbym im rzucić sojusz i pomóc im tam, ale oni nie są nawet prawosławni, więc chyba nie miałoby to żadnego fizycznego sensu. Są zbyt daleko innej religii. Nawet jeżeli to również chrześcijanie, no to innego wyznania, więc nie będziemy tam się tak głupio wciskali politycznie bezsensownie. Bo to ma bardzo mały sens roleplayowy. Inwestujemy dalej. Tu już mamy wszystko ulepszone? Tak, Nisz jest całkowicie ulepszony już. O, tak, całe Filipopolis będzie moje. No i czas wypowiedzieć im wojnę, bo ona się nie da zwasalizować. Nie, nie da. Nie wiem, czemu nie mogę jej powiedzieć, żeby... Nie mogę jej tych potencjalnie mniejszych obligacji na przykład zaoferować. Nic. Wszystkie ziemie de jure? To ja mam jakieś ziemie... A, mam jedną prowincję de jure tylko. Więc weźmiemy nasze roszczenia. Wypowiemy o to wojnę. Ruszamy podbić Filipopolis ostatecznie. Pod naszym państwem zostanie zjednoczona i Serbia, i Bośnia, i Bułgaria. A być może za jakieś 50 albo 100 lat i Serbia także. Znaczy, co ja gadam? A może za jakieś 50 lat również Chorwacja i Bułgaria aż tutaj do Morza Czarnego. Ale to zobaczymy. Myślę, że to już w Europce chciałbym robić takie kolejne podboje. Okej, Filipopolis zdobyte, sam zamek. Ruszmy może na bitwę z nimi, o ile się uda. A tymczasem król Dukak będzie dowodził oblężenia Cepiny. Dobra, mamy bitwę. Niestety zdobyli tę prowincję. Bo to jakiś bułgarski mało ulepszony zamek chyba. Pokonaliśmy ich w bitwie. Odbijamy ten zameczek i idziemy na Tarnowgrad. A tą armią tutaj, na Kopis. I tak, to jest bardzo słabo ulepszony zameczek bułgarski. Trzeba go natychmiast wzmocnić. Wzmocnić tutaj obronność, bo to jest jakieś nieporozumienie. Tak samo tu na granicy, chociaż to już niedługo nie będzie nasza granica. Na granicy z Grecją przydałoby się rozbudować, bo oni akurat w tej Tesalonice są naprawdę silni. Jakby nasze państwo przeżywało jakiś gorszy moment, no to moglibyśmy mieć problem z obroną. Ruszmy tutaj na pomoc najszybciej, jak się tylko da. Miejmy nadzieję, że dobiegniemy. Znowu tracimy żołnierzy przez brak zasobów, ale musiałoby mi się chcieć odnawiać te zasoby. To jest już tak późny moment gry, że to już nie ma znaczenia żadnego. No właśnie. Wygrywam wojnę w bitwie i tyle. No i ona w sumie ma... Aha! To jest właśnie taki mem.
Powinienem był szczerze ustawić chyba 1/4 albo połowę domeny. Bo w tym momencie każda głupia postać, powiedzmy Wielkie Morawy, patrzysz, nie, dobra, w Wielkich Morawach tego nie widać, ale klikasz sobie takie królestwo, ciekawe, ile ma wasali. Patrzysz i ma 0 wasali, bo posiada 12 prowincji samemu, wszystko, całe swoje państwo bezpośrednio on posiada. Feudalizm w tym państwie już nie istnieje. We Fryzji jeszcze jest tutaj 2 wasali. Czy w Angrii, no wiadomo, w większym państwie będzie sporo wasali. Ale w niektórych państwach to ten feudalizm dosłownie już nie istnieje. O, na przykład w Epirze, to jest 1 wasal. Nie ma tu już feudalizmu. On wszystko bezpośrednio trzyma. I w takim wypadku ja temu Filipopolis muszę nadać z powrotem księstwo Filipopolis. No i dobra, ustabilizowaliśmy sobie jakieś relacje, ale ona jest kultury frankońskiej. Przynajmniej jest prawosławna. Możemy wrócić teraz do konwertowania naszych ziem, które zajmie... O Jezu, tyle lat, że to aż boli. To jest czas naszą wnuczkę wydać za mąż. O, może sojusz z Mołdawią. I jeszcze naszą drugą wnuczkę. Zobaczmy potencjalnie tutaj, o, miasta czerwieńskie. Są w miarę w pobliżu, nie są jakoś bardzo daleko. Ale tak, mamy dynastię wielu tronów. Szkoda, że jeden z tych tronów możemy stracić. Chociaż, jak teraz patrzę, z jakiegoś powodu muzułmanom nie za bardzo idzie obleganie tego. Ja mam pewne wrażenie, że AI się już gubi, jak ma 150 tysięcy wojska do kontroli, to ono staje w jednym miejscu, oblega prowincję 1/10 swojej armii, zamiast ruszyć ją na kilka zamków na raz. Przy okazji zapewne stoi i traci zasoby i przez to zatrition traci połowę armii. Mariusz mamy potwierdzony, fajnie. Naszą córką Namenę z tym, z księciem frankijskim Bonifacio. W ogóle ta Frankia jest kontrolowana przez Włochów teraz, ale przynajmniej stolica wróciła do Paryża. Włochom niestety nie udało się odbić tych terytoriów tutaj środkowo-włoskich od Franki. Wręcz stracili swoje północne terytoria, które kiedyś mieli tutaj w Niemczech i to Frankia też wzięła. Poszerka ta Frankia jest gigapotężna. Nie mogę. O, Anglia zmieniła swoją flagę. Wiecie, co to oznacza? Że nareszcie Anglicy przejęli tam władzę. Już Anglosasi są wypychani całkowicie z Anglii. Zmieniają się kulturowo na tych, na Anglików. Poprzez wpływ kultury francuskiej na nich, który zaczął się od tego, że jeden z władców Anglii był Francuzem. No i jako, że teraz mają gigantyczne wręcz cesarstwo Franki obok siebie, no to ten wpływ kulturowy jest naprawdę niedziwny. W ogóle Moesia posiada tą Raguzę, co ciekawe. Zabawne to nawet. Ale dobra, w tym momencie zakończę ten odcineczek. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał. I cześć!